właśnie na pierwszej wakacyjnej sesji. I otwieram 35. sesję Rady Dziennika. Na początku chciałbym wprowadzić do porządku projekt uchwały. Pierwszy projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za, prowadzony, proszę o podjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie przy 14 głosach projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014. Kto z Państwa jest za, prowadzony, proszę o podjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie rozdysponowania kwoty pozostałej po realizacji uchwały nr 34/326/2013 w sprawie prac ramowych w Szkole Podstawowej nr 36 ulic Mazurskiej 70. Kto z Państwa jest za, prowadzenie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji i prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie wpisania zadań remontowych do budżetu miasta Krakowa na rok 2014. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony do porządku. Odczytam teraz projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 34. sesji Rady Dziennika 5. Pobocza. I tutaj chciałbym jeszcze wprowadzić jako punkt czwarty prezentację naszego gościa, czyli nowego pana dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51. Potem punkt czwarty, sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2013, w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dziennicy 5. Krobocza do realizacji w latach 2013-2019. Następnie punkt szósty, projekty uchwał Komisji Edukacji w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013, w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014. W sprawie rozdysponowania kwoty pozostałej po realizacji uchwały nr 34/326/2013 z dnia 3 lipca 2013 w sprawie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Mazowieckiej 70. W sprawie zadania powierzonego z zakresu budowy modernizacji prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014. I projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie wpisania zadań remontowych do budżetu miasta Krakowa na rok 2014. Punkt szósty, opiniowanie, przepraszam, punkt szósty, siódmy, dyżury, 5, 12, 19, 26 września, punkt ósmy, oświadczenia, komunikaty, punkt dziewiąty, zakończenie sesji. Czy ktoś tam chciałby coś uzupełnić do porządku? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do przegłosowania projektu porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy zatem do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Dziennicy 5. Krakowa. Stwierdzam, że nie wpłynęła żadna uwaga do protokołu, zatem stwierdzam przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Dziennicy 5. Krakowa.